Okej, okay, zatem czas skończyć grę i zabić milion duchów czy koszmarów. Albo failować w tym, bo... Czemu nie? Tak, one nie są trudne do zabicia, ale... mają ten dziwny ruch, kiedy tak... zbliżałeś takim lotem koszącym i to jest trochę irytujące. Okej, okay, wiem, że nie jest to... Czemu tak... Dobra, nie rozumiem trochę tego, że... ten penetrator mi się nie chciał strzelać, czy coś. Okej. Okay. No i tak, to nie było już takie straszne. I guess. Ale nadal pamiętam do dziś ten motyw, bo... kilka razy zdarzyło mi się zginąć. Wszędzie. Niestety, kanon, nie znalazłeś mojej miłości. Bywa. Okej, czyli tak, nie pamiętam dokładnie co trzeba robić, wiedziałem, że trzeba strzelać w duchy i wychodzi na to, że trzeba strzelać w duchy, zanim... nie wiem, coś wybuchnie i przestaną się spawnować. A, okej, dammit. Nie złączyłem portalu. Tak, teraz będę musiał naciskać, bo gra chyba zdecydowała, że już nie chce mi spowalniać czas sama. No cóż. Jest długi korytarz perfekcyjny dla... Haluny. You will be a god among men. Take her back to the vault. No i tak, to było tytułowe objawienie tego interwału, czyli fakt, że Pointman jest w istocie synalkiem Almy. I przy okazji tak, gdybyście nie strzelali w Almę w tej halunie, to byście zginęli od razu. Co jest trochę dziwne. Nie wiem, może to jest specyficzny sposób na objawianie miłości. No i Pointman, chodź, będziesz martwy ze mną. Może by, nie wiem, wyciągnęła ducha z niego? Wszystko jedno. I patrzcie, nie ma już strasznej ciemności, jest tak cichutko na zewnątrz. Ktoś by mógł powiedzieć, że zbyt cichutko.
Still don't know the extent of the damage. We haven't been able to get through to anyone since the explosion. What about Alma? What happened to her? What was that sound? Okej, okay, to byłby Fear. Co można powiedzieć o Fearze? Zdecydowanie jeden z moich ulubionych shooterów, ulubiona strzelanka. Bardzo przypomina mi Aliens vs Predator, czy Alien, to chyba Alien vs Predator 2. Ze względu na filmowość, na budowanie napięcia, które stopniowo wzrasta i kulminuje się w jakiejś dramatycznej scenie bądź poziomie. I tak jest właśnie w Fearze. Kluczowym słowem dla całej konstrukcji Feara, jeśli chodzi o klimat oraz fabułę, jest gradacja. Na samym początku mamy po prostu niejasną, czy nie niejasną, po prostu mogłoby się dać misję. Wraz z naszą wędrówką pojawia się coraz więcej pytań, strzępków, różnych informacji. Więcej dziwności, więcej halucynacji, które na początku nie mają zbyt wiele sensu, jednak wraz z kolejnymi poszlakami, można powiedzieć, jakie natrafiamy w grze i jakie w zasadzie, co jest bardzo ważne, gracz sam łączy, wtedy po prostu odkrywamy praktycznie całą historię Feara, co mi się niesamowicie podobało, gdyż ta gra jest bardzo dobrym przykładem filozofii pokazywania zamiast mówienia, co wiele gier oraz wiele filmów po prostu zapomina o tym i lubi po prostu gadać. Narzekałem na tym, wiem, że to jest przykład z dupy, ale chyba narzekałem na tym podczas Fallouta 2. No i oczywiście znajdujemy wiele innych przykładów w innych grach, których oczywiście nie mogę teraz wymienić, bo nie jestem najlepszą postacią, jeśli chodzi o wymienianie czegokolwiek. Po prostu moja pamięć nie jest taka dobra. Jednakże tak, firma bardzo, bardzo dobrze budowany klimat, narastający właśnie do tego momentu, gdzie, jak sami zresztą widzimy, sama rzeczywistość zostaje rozdarta przez moc Almy wraz z jej uwolnieniem i wtedy musimy mierzyć się z jej fizycznymi, można powiedzieć, manifestacjami tej mocy, którymi są właśnie koszmary. Trochę jestem smutny i zawiedziony, że cały czas, nie, Fear zdaje mi się zupełnie nigdy nie wyjaśnił, co się stało Jankowskiemu, czy jak on tam miał, temu kolesiowi łysemu, który na początku zaginął. Nie sądzę, jednak to jest w porządku. Lubię, kiedy gra zostawia takie momenty niewyjaśnione. Nie lubię czegoś takiego, znaczy wiadomo, jest różnica między wyjaśnieniem pobocznego wątku, a wyjaśnieniem głównego wątku. Wątek główny został wyjaśniony, jednak został wyjaśniony w bardzo dobry sposób. Łączyliśmy różnego rodzaju strzępy informacji, które słyszeliśmy ze wiadomości zostawianych w biurach albo po prostu przez różne osoby oraz z komputerów. To mi się bardzo podobało. Oczywiście teraz to jest dosyć... Nie sądzę, że byłby to zabieg dosyć często stosowany przez nowe gry, które, no nie oszukujmy się, nie mają... Ich historie przez nie opowiadane nie są za bardzo ciekawe. Są po prostu usprawiedliwieniem do tego, żeby gracz chwycił za broń i strzelał do wszystkiego, co się rusza w jego kierunku. Oczywiście nie twierdzę, że firma głęboką historię jest... Jak powiedziałem na samym początku tej serii, jest inspirowana japońskimi horrorami, mała dziewczynka, albo po prostu, no, myślę, że tak, japońskimi horrorami głównie. Jednak to wyszło bardzo dobrze. Nie czułem, że ta filmowość, która otacza Feara, wpływała w sposób kaleczący na samą grę. Co jest bardzo ważne, ponieważ filmowość jest czymś, do czego praktycznie każda dzisiejsza gra dąży. Chce być jak film, wiecie. Chcemy pokazywać te wspaniałe sceny, chcemy, żeby gracz poczuł się, jakby grał w filmie, a nie tylko go oglądał. I myślę, że tą filmowość Fear przedstawia w doskonałym wymiarze. Mamy wszystkie te motywy typu spadający helikopter, jakiś wielki mech, jakieś wielkie zagrożenie, które w nas pędzi, masę żołnierzy, z którymi trzeba
sobie poradzić. Mamy spowolnienie czasu, które też jest już wymęczone przez chyba wszystko od czasów, kiedy się pierwszy raz chyba pojawiło w Matrixie, zdaje się. Jednak tutaj jest wszystko odmierzone w doskonałych ilościach. I właściwie ciężko mi mówić o Fearze bez nawiązywań do drugiej części, która pokazuje, jak ta filmowość została przesadzona, powodując, że cała fabuła, całe zwiedzanie, poruszanie się gracza po świecie przedstawionym zostało zredukowane do chodzenia po sznurku. Tutaj właśnie tak nie ma. Mimo tego, że oczywiście to nie jest otwarty świat, jednak cały czas można trochę pokluczyć i jest po co pokluczyć, zbierając boostery, zbierając wiadomości, zbierając broń. Mamy, na samym początku mamy do czynienia z przeciwnikami z dosyć typową... A, jeszcze tak epilog będzie prawdziwy. Kompletnie to zrobiłem. I tak, Pointman był tym prototypem. I tak jak mówiłem, tak zanim to ten epilog mi przerwał, mamy do czynienia z bezimienną siłą, co mi też się podobało. To wszystko było jako tako wyjaśnione. Zazwyczaj to jest zabawne, że w wielu strzelankach mamy po prostu do czynienia z armią klonów, jednak oczywiście gra tego nie mówi, w żaden sposób nie adresuje tego jakkolwiek. Po prostu gracz ma udawać, że to są różni żołnierze. Albo potwory, albo cokolwiek. No, z małymi wyjątkami, kiedy to jest... Ta klonowatość jest oczywiście zrozumiała. Jak tutaj gra to... Gra w jakimś stopniu do tego nawiązuje, po prostu mówiąc, że to jest armia klonów. Tyle. Dlatego wyglądają tak samo. Oczywiście tak, można się czepiać, że siły Armaczanu, ta ochrona Armaczanu wyglądała też, modele mieli takie same, ale małe. Nie chcę naprawdę... Czepię się do bardzo mało znaczących szczegółów. Nie wiem, co o czym jeszcze mógłbym mówić, jeśli chodzi o Fira. To jest po prostu dla mnie, w skrócie, genialny przykład, jak przedstawić filmowość, jak wcielić filmowość w mechanikę gry. Pokazując te wszystkie sceny, nie wiem, te wszystkie filmowe, z filmów akcji te sceny wyjęte, jakieś spowolnienie czasu, dużo broni, wiecie, chaotyczną walkę, wszystko... eksplodujące dookoła, spadające helikoptery, także wprowadzając elementy horroru, jakimi jest oczywiście krew w dużych ilościach, trupy, dosyć makabryczne, nie? Także ludzie ginący w makabryczny sposób. To wszystko jest tak dobrze odmierzone, że naprawdę z przykrością się patrzy na następne części Fira. I tak. Mimo wszystko, tak, Fear oraz dodatek Extraction Point to są moje ulubione strzelanki. I tak, to było na tyle, to koniec moich mini przemyśleń na temat tej gry. To był LevaScore, grał dla was Fear. I tak, do zobaczenia w następnym, zagrajmy.